Dobrze, zaczynamy od... Tam jest kto? Jest dama przecudnej urody i same asy oprócz niej właściwie. Oto oni. Strasznie ich lubię. Kabaret moralnego niepokoju. No chodźcie tu, chłopcy, chodźcie do mnie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Czy do wszystkich na lekcje się tak spóźniacie, czy tylko do mnie, co? Spóźnialce, gdzie jest mój ulubieniec Przemuś? Został w kiblu. No, czekamy, czekamy. Przemuś! Mój kochany spóźnialec. Ale nie można tak z ikrą wchodzić do klasy? Z czym, pani profesor? Z ikrą! Z kawiorem. Temat dzisiejszej lekcji, chłopcy, chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, kim chcielibyście zostać w przyszłości. Ja, będąc w waszym wieku, marzyłam o tym, żeby zostać słynną pisarką. W związku z tym ukończyłam przedszkole z wyróżnieniem, ukończyłam podstawówkę, ukończyłam liceum, ukończyłam studia polonistyczne, całkiem również z powodzeniem. I to wszystko po to, żeby teraz użerać się z takimi tępawymi matołami jak wy, z waszymi tępawymi rodzicami za 1200 miesięcznie, kuźwa, na rękę! Niech się pani, przepani, w ogóle nie martwi. Mój wujek to pracuje za połowę tego. A co robi wujek? Jest nauczycielem na pół etatu. Przemuś, no ale zawsze potrafisz mnie pocieszyć. Jesteś taką moją maleńką, kochaną pieczareczką, która wyrosła na tym klasowym oborniku. Znowu się uniosłam, naprawdę. Powinnam zmienić zawód. Nie nadaje się na nauczyciela. Nie, 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 nie. Wciąż się unoszę i unoszę. Obornik był fajny. Nie. Pani jest dobrą nauczycielką. Pani jedyny problem polega na tym, że pani nas nienawidzi. Prawdopodobnie rekompensuje pani sobie w ten sposób swoje nieudane życie seksualne. No co się działo wczoraj na zapleczu, to aż żal było podglądać. Wczoraj na zapleczu. Tak. No ale to i tak było nieźle. Co? Nieźle? Nieźle? Cisza! Temat dzisiejszej lekcji, proszę. Kim będę w przyszłości? Mikołajek, pierwszy raz, proszę. Ja w przyszłości chciałbym zostać homoseksualistą. Rafałek. Proszę. A moim marzeniem jest być szeregowym pracownikiem dyskontu spożywczego. To naprawdę ciekawe, dlaczego? Bo ja lubię być ponizany. Czy ty, Rafałek, jesteś normalny? Nie. To jest niewiarygodne. Ja 20 lat pracuję w szkolnictwie, ale z takim matołem to ja jeszcze nie miałam do czynienia. Tak, matołem, debilem, idiotą, kretynem, półgłupkiem, głupkiem. Pokój się! Do kąta raz! Nie, nie, tu klęknę! Klękaj, proszę! Ale groch! Na groch, proszę! Łapa natychmiast dziennikiem! Ach, linii nie mam! Co za matoł! Proszę bardzo, Robciu, mów! Mów! Przestańcie się go bać! Pani jest akurat bezpieczna. Więc ja w przyszłości chciałbym zostać kierownikiem. Bardzo ładnie. I chciałbym kierować grupą przestępczą. Ewentualnie mógłbym pójść w ślady ojca i zostać menelem. Ja zwariuję. Proszę bardzo, do kąta też. Jeżeli to wy, chłopcy, jesteście przyszłością tego narodu, to ten naród nie ma przyszłości, wy jacyś popaprańcy! Tak, tak, popaprańcy! A ty się uspokój wreszcie! Nie, ale to tylko... Ty, debilu, już nie ma cię! Masz, co nie ma cię! Przemuś, Przemuś, ty moja maleńka pieczareczko, kim ty chciałbyś zostać w przyszłości? A ja, przepani, w przyszłości bym chciał zostać księdzem. No pięknie. Bo ja też bym chciał pójść w ślady swojego ojca.
Ja zwariuję po prostu. Co za matoły! Co za matoły! Kabaret moralnego niepokoju. Dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry. Pan też na casting? Tak, ja również też na casting, tak. Proszę pana, ja tak osobiście uważam, proszę pana, że aktorstwo, no to jest, proszę pana, no, rodzaj misji. To jest właściwie misja. Misja. A aktor, no to jest misjonarz. No bo jak misja, misjonarz. A pan tak się zgadza ze mną? Tak, oczywiście, misja. Proszę pana, tak, to się zgadzam. Pan wie, że taki, proszę pana, Robert De Niro, on jest w ogóle zdobywcą, proszę pana, kilku Oscarów. Co najmniej. Co najmniej Oscarów, tak. I proszę pana, jak on miał grać taksówkarza, to on przez pół roku jeździł taksówką, proszę pana, po Nowym Jorku. Nie mógł trafić? Nie, no mógł trafić, tylko wie pan, on się przyglądał, jak się zachowuje prawdziwy taksówkarz, tak? A. Tak, żeby to, proszę, potem pana wykreować, proszę. Misja. Misja, misjonarz, tak. Co pan tak się przygląda? No tak się patrzę, bo tak rozmawiamy sobie, misja, śmichy, chichy, tego, wesoło jest. A ja pana skądś znam. Mnie? Tak. Tak? Tak. Gdzieś skądś pana twarz kojarzę, tylko nie wiem skąd. Proszę pana, występuje w reklamie worków na psie odchody. No pewnie. Przecież pana twarz jest na każdym worku. No ja mam psa i strasznie pana lubimy. Tak? Tak. Codziennie rano i wieczorem pana widzimy, strasznie się cieszymy. Tak? I podoba mi się? No, mi tak. Pies chyba też jest zadowolony. To bardzo dobrze, ale wie pan co? Bo pan mnie poznał, ale ja też pana poznaję. Skąd ja mogę pana poznawać? To stara sprawa. Jeszcze kiedyś, proszę pana, w szkole teatralnej grałem w weselu jako chochoł. Taka symboliczna rola, ale zawsze, nie? Ale to w telewizji było pokazywane, bo ja pana z telewizji kojarzę. No, nie, no. W telewizji to występuje w reklamie soków dla kobiet w ciąży. I kogo pan tam kreuje? Marchew. Marchew! Marchew. Właśnie marchew, doskonała marchew! No, trochę się władowałem z tą marchwią, bo dostałem wypłatę w sokach z marchwi, wie pan? 2 tony. No i piję tak od pół roku tą marchew, ale jeszcze połowy nie wypiłem, a za tydzień się kończy data ważności, także... Ale wie pan, prawdziwy aktor powinien umieć zagrać wszystko. No! I proszę pana tego taksówkarza, i chochoła, i marchew. Dlatego proszę pana, ja zgodziłem się zagrać w serialu komediowym, proszę pana. Tak. Jakaś poważna rola? Pół człowiek, pół mucha. Proszę pana. No, ale pół człowiek! No, z jednej strony. No to fajnie! Pokaże pan twarz, nie będą pana kojarzyć tylko z tym workiem, tylko jeszcze jakoś inaczej. A czy wie pan, nie bardzo pokażę twarz, bo od pasa w górę jestem muchą. Także wie pan, nogi pokażę. Ale się źle połówki ułożyły. No nie bardzo, nie bardzo. No ale przynajmniej zarobi pan parę groszy, nie? Proszę pana, ginę w pierwszym odcinku. Proszę pana, przychodzi pół człowiek, pół packa na muchy i pach! Przy ścianie kończy jak taka, proszę pana, taka rozwalona glizda, proszę pana. A, ale to nie koniec w ogóle, bo, proszę pana, dostałem ostatnio propozycję, proszę pana, grania w Krzyżakach, druga część. Ale jeszcze się zastanawiam. No na czym? No to klasa, kogo pan gra? To jest, proszę pana, bezgłowy trup przygnieciony koniem. Aha, ale tak. Pan gra konia czy trupa? Jeszcze to nie jest ustalone, ale to się, proszę pana, przez cały film przewija. Mhm. Zresztą jak ja pod koniem też się przewijam. Tak. Ale proszę pana, psychologicznie by się tak coś zagrało tak stąd, żeby o, to tak wykreować. Zagrałoby się, o tak, jakąś psychologiczną rolę albo fizjologiczną rolę, o tak, pewnie. Jak pan powiedział? Co, ale które o tej marchwi? Mam jeszcze raz? Mogę powiedzieć? Nie, nie, pan które? Tak mówił, ja takie, dużo... takie nie, takie o tak, o tak, o tak. Ja to kojarzę. Skąd ja mogę to, proszę pana, kojarzyć? Czasami podkładam głos w pornosach. No ale proszę pana, jak się dobrze podkłada,
No ja dobrze, jak się dobrze podkłada? Ja dobrze podkładam. No to pewnie. To znaczy, wie pan, aktorstwo to jest misja, no ale z czegoś trzeba żyć. Przecież nie będę do końca życia pił marchwi. Oczywiście, oczywiście. A pan nie czuje, że pan tak trochę się sprzedał w ogóle? Pan zrobił pieniądze, ale pan się sprzedał, tak? Wie pan, trochę tak czuję, płakałem. Tak. Płakałem, wie pan, płakałem, tak, tak. Całą drogę do banku. No. Ale w ogóle zapoznajmy się może ze sobą. Tak sobie rozmawiamy. Leopold Wilk-Tołkowiecki, bardzo mi przyjemnie. Adam Cycek. Cycek, dobre nazwisko do tych filmów, nie? Nie, tam. Słuchaj, Cycek. Nie, mów mi Adam, tam znamy się, wiesz. Będziemy pan. Adam, po prostu Adam. Ja do ciebie mówię, Wilk. Adam. Do czego jest w ogóle ten casting? Bo nie mamy pojęcia, wiesz, przeczytałem na słupie. Na słupie, ogłoszenie. Poczekaj. Jesteście tylko wy, tak? No dobrze, pokażcie, jak skaczecie. Skaczemy, skaczemy. Hop, hop, hop. No, słuchajcie, jest robota. Ta pani organizuje trzecie urodziny swojego synka w McDonaldzie. I potrzebujemy pajaca. Naprawdę, wspaniale, wspaniale. Wystarczy, wystarczy, dziękujemy. Proszę pani, ja jeszcze mogę, miałem złamaną nogę, ale jeszcze mogę, tak? Ale chwileczkę. Jak? No, który pani by bardziej odpowiada od roli, tak? Takie rzeczy, ale myślę, że wybór jest prosty. Wzięłabym tego w brązowym serdaczku. Wygląda na zdrowszego, a poza tym na charakteryzacji się oszczędzi. Oczywiście. A przepraszam, a kogo będę kreował? Małpę. Będziesz rozdawał banany dzieciakom. Przepraszam najmocniej, zaś ja? Zaś ty... No zaś ty spadaj. Jak to spada? Nie, właśnie, proszę? Nie, no jak to? 5 lat? Jakoś coś bym... Misjonarz? I spadaj? No jak to? Proszę panią, dobrze, może... Dobrze, to ja tego pana też bym wzięła, też? Tak? Będzie pan bawił dzieciaki, ale jako wielki banan. Dobrze. Prosiłabym tylko, żeby to było śmieszne. Co, żeby banan był śmieszny? Nie, oczywiście, pan... Proszę pani, jakiego ja zrobiłem śmiesznego chochoła. To pani nie wiesz. Wernychora śmiała się po prostu non-stop, jak to widziałam. Wie pan, o jedną rzecz tylko bardzo się martwię. Pan jest bardzo blady na twarzy nie. I dzieci mogą się przestraszyć. Hmm. Oczywiście. Proszę pana, polecam panu picie soku z marchwi przez tydzień. Tak. Będę wspaniały. Zadowolona. Już jestem zadowolona. No, dziękuję. No dobrze. To... Tak, dziękujemy. Zobaczymy, dobrze. No to brawo. Małpa, banan. Kolegi nie zjedz. Ale wiesz co? Teraz ja, proszę ciebie, pójdę do zoo. Zobaczę, jak się zachowuje prawdziwa małpa. To ja pójdę na bazar. Zobaczę, jak się zachowuje prawdziwy banan. Cześć, słuchaj. Cześć, proszę ciebie. No co tam u ciebie? Słuchaj, słychać? Dobrze, proszę ciebie. A proszę ciebie u ciebie? Też dobrze, słuchaj. A jak tam, słuchaj, twoja żona? Proszę? Proszę ciebie? Jak tam, słuchaj, twoja żona? Zdrowa, proszę ciebie. Ale słuchasz? Słucham, zdrowa, słucham. Cześć! Prawda? Cześć, słuchaj! Proszę ciebie. No i jak się, prawda, macie? Dobrze, słuchaj. Proszę ciebie, tak. A ty się ostatnio, słuchaj, podobno ożeniłeś, to prawda? Nie, no nieprawda. Prawda. Gdzie to usłyszałeś? A to ktoś mi powiedział, słuchaj, i usłyszałem. A. No, ale za to bardzo ładny zaczes. Proszę ciebie, prawda? Dziękuję ci. Proszę ciebie. Cześć, nie? Cześć, słuchaj. Prawda. Proszę ciebie. A ty chyba, prawda, byłaś za granicą? Tak, nie? No. A wy nie? No my nie, słuchaj. Proszę ciebie. Cześć, kurwa.